profesjonalny adres ćwiczeń KFD.pl. Trening mięśni klatki piersiowej. Wyciskanie sztangielek na ławce poziomej leżąc. Złap sztangielki na chwytem, połóż się na ławce poziomej, a stopy postaw stabilnie na podłożu. Ugnij nogi w kolanach tak, aby tworzyły kąt prosty. Kiedy pośladki i plecy będą przylegać ściśle do ławki, weź głęboki wdech i wykonaj ruch podobny do wyciskania sztangi, wypychając sztangielki ku górze, jednocześnie robiąc wydech. Następnie opuść równym tempem ciężar w taki sposób, aby łokcie znalazły się trochę poniżej poziomu, na którym ułożony jest tułów. W tej fazie pamiętaj o kolejnym wdechu. Łokcie w trakcie całego ćwiczenia powinny być oddalone od tułowia. Uwaga! Jest to jedno z najlepszych ćwiczeń na rozbudowę klatki piersiowej. Jest alternatywą dla wyciskania sztangi na ławce poziomej. Bardzo ważną rolę odgrywa odpowiednia technika. Należy zwrócić szczególną uwagę, aby plecy przylegały bezpośrednio do ławeczki, a stopy były osadzone pewnie na podłodze. Pamiętaj, aby nie kłaść ich ugiętych na ławce. Ćwiczenie daje możliwość lepszego rozbudowania wewnętrznej części klatki piersiowej, bowiem przy wyciskaniu sztangielek do pionu można zbliżać je do siebie, co jest z praktycznych względów niemożliwe, kiedy ćwiczysz sztangą. Przy ruchu w dół można niżej opuścić łokcie. Ważną rolę odgrywa płynny oddech. Serię treningową powinna poprzedzić solidna rozgrzewka. Dokładne informacje, opisy, zdjęcia oraz wizualizacje zaangażowanych w ćwiczenie grup mięśniowych znajdziecie na atlas.kfd.pl. Pomyśl o zdrowiu. Postaw na odżywki. Postaw na suplement.